Wchodzimy w temat formacji cenowych i w tej lekcji omówimy sobie, jakie są różnice między formacjami zapowiadającymi kontynuację trendu od tych, które zapowiadają jego odwrócenie. Zaczynamy lekcję 26. Porównajmy zatem formacje, które zapowiadają to, że trend będzie kontynuowany i to, że trend może zostać odwrócony. Obok mnie oczywiście prezentacja ze slajdów. Jeżeli chodzi o formacje cenowe, to są nic innego jak jakieś wzory geometryczne, które na wykresie nam się pojawiają i sygnalizują możliwość wystąpienia jakiegoś wybicia, bo często mówimy o trójkątach, prostokątach, diamentach i różnego rodzaju formacjach geometrycznych. Bardzo ważne jest to, że formacje nie tyle zwiastują tylko i wyłącznie kierunek zmiany ceny, ale również jego potencjalny zasięg. Jeżeli chodzi o kwestie związane z formacjami, to nie bez znaczenia jest kwestia związana z wolumenem, który powinien rosnąć m.in. w momencie, kiedy generowane jest na rynku wybicie. Ale pamiętajmy, z wolumenem nie zawsze jest łatwo, prosto. Wszystko zależy od tego, z jakiego rynku finansowego korzystamy i na jakim rynku finansowym handlujemy. I tutaj oczywiście odwołuję do lekcji na temat wolumenu na rynku akcyjnym, kryptowalutowym i rynku walutowym, forex, i na to musimy być oczywiście dość mocno dokładni w tym podejściu, bo może się okazać, że zaczniemy czytać wolumen tickowy albo wolumen danego brokera, co nie będzie miało znaczenia z perspektywy dokonywanej analizy technicznej. Oczywiście kwestią taką dość dużą problematyczną jest to, że jeżeli mamy jakiś kształt, czyli formację trójkąta, RGR, podwójny wierzchołek, podwójny dołek, to nie zawsze ten przykład książkowy później w praktyce będzie wyglądał w dokładnie ten sam idealny sposób. I tutaj wchodzi ten taki element pewnej sztuki, jeżeli chodzi o kwestię interpretowania zmian cenowych, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, nie każdy przykład będzie przykładem tym takim książkowym w punkt odbicie, więc będziemy musieli dokonywać takiej dość subiektywnej selekcji, czy to, co widzimy na wykresie, to jest właśnie formacja podwójnego wierzchołka, czy na przykład naruszenie tego poprzedniego wierzchołka było zdecydowanie zbyt duże, ale o tym będziemy sobie już mówić, będziemy sobie mówili w przypadku poszczególnych formacji cenowych, o czym w kolejnych lekcjach. Jeżeli chodzi o formację kontynuacji, bo opiszmy sobie takie podstawowe cechy, jeżeli chodzi o formację kontynuacji i formację odwrócenia. I teraz tak, istotna rzecz to jest kwestia tego, z jakiego interwału korzystamy, bo oczywiście rynek, mówi się, że jest rynek jest fraktalny, czyli te same wzorce pojawiają się na różnych interwałach, dlatego ważne jest, żeby zadbać o odpowiednie proporcje, bo formacje kontynuacji kształtują się zazwyczaj przez krótki czas, czyli mamy jakąś ładną falę w górę, później pojawia się konsolidacja, która przypomina kształtem jakąś wybraną formację kontynuacji. Chodzi o to, że ten czas, kiedy tworzy nam się ta formacja kontynuacji, musi być proporcjonalnie mniejszy w stosunku do tej fali, która miała miejsce na rynku. Nie mówi się, ile to jest, czy to ma być 1 do 3, czy 1/4, jeżeli chodzi o czas budowania się, natomiast generalnie, jeżeli mówimy o rynku akcyjnym, przyjmuje się, że formacje cenowe tworzą się od kilku dni do nawet kilku tygodni, więc jeżeli fala na przykład budowała się miesiąc i pojawia nam się przez tydzień formacja cenowa, to mniej więcej te proporcje są tutaj zachowane. Ważne jest to, że w miarę trwania formacji, czy to jest formacja klina, flagi, chorągiewki i tak dalej, to wolumen, czyli ilość transakcji, ilość akcji, walut, kryptowalut, która zmienia swojego właściciela, powinna z czasem maleć, czyli rynek tak ulega trochę wychłodzeniu i wszyscy czekają na to, co się może wydarzyć, więc ta kwestia wolumenu jest tutaj oczywiście bardzo istotna. Zwykle formacje kontynuacji występują w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo dużym, gwałtownym wybiciem i bardzo często mówi się o tym, że one są, że mniej więcej fala, która była przed formacją kontynuacji powinna się pojawić po formacji kontynuacji. Stąd mówi się, że formacje pojawiają się bardzo często w połowie potencjalnego, całkowitego ruchu. Natomiast tutaj oczywiście jeszcze dochodzi kwestia teorii fal Elliotta, gdzie jak wiemy w przypadku rynku akcyjnego idziemy piątką w górę, więc w przypadku drugiej i czwartej fali powinny nam się pojawiać właśnie w tych miejscach formacje, które zapowiadać nam będą kontynuację danego trendu. I to jest dość istotne, żeby formacje nie tylko analizować, że mamy ten trójkąt, ale też w jakim miejscu, w jakim otoczeniu ten trójkąt nam się rzeczywiście pojawił. I żeby powiedzieć o tym, czy mamy do czynienia z formacją kontynuacji, czy odwrócenia, oczywiście mega istotne jest to, żebyśmy prawidłowo określali, jaki na rynku występuje trend, ale o tym będziemy już opowiadać sobie przy konkretnych formacjach. Jeżeli chodzi o formacje odwrócenia, to oczywiście one sygnalizują sytuację, kiedy może nam się dana tendencja odwrócić. Mamy wzrosty, pojawia się RGR i pojawia się fala spadkowa. I tu jest dość istotna kwestia, że najczęściej pojawia się w fazie akumulacji lub dystrybucji. O tych fazach dokładnie będziemy sobie mówić w przyszłych lekcjach. Natomiast generalnie chodzi o takie skupiska, kiedy jak patrzymy na wykres, widzimy lokalny wierzchołek, lokalny dołek i to są bardzo często te poziomy, gdzie mamy do czynienia z fazą akumulacji, fazą dystrybucji, a do tego jest bardzo ważna analiza nie tyle taka typowo klasyczna, cenowa, ale również analiza wolumenowa, żeby prawidłowo te fazy rynku odróżnić. Bo jak wiemy, na przykład formacja RGR swoim kształtem z jednej strony mamy tę sytuację, kiedy mamy ten schemat korony, zaraz to w napięcie pokażę, ale również może sygnalizować formacji trójkąta symetrycznego. I to właśnie jest kwestia tej takiej trochę sztuki, którą analityk techniczny musi wykonywać i tego subiektywizmu, który mimo wszystko musi tą swoją analizę techniczną obarczać. Jakie mamy rodzaje formacji kontynuacji i odwrócenia trendu? Jeżeli chodzi o formację kontynuacji, to mamy takie wzory jak trójkąty, a tutaj oczywiście możemy mieć zwyżkujący, zniżkujący, rozszerzający się albo symetryczny, prostokąty, flagi, chorągiewki i oczywiście mamy do czynienia z klinami zwyżkujący, zniżkujący, ale też forma klina rozszerzającego się. Jeżeli chodzi o formację odwrócenia, mamy formację głowy z ramionami i odwróconą formację głowy z ramionami, spodek, formacja podwójnego wierzchołka i podwójnego dołka cenowego, formacje V-kształtne, formacje diamentu i formację potrójnego wierzchołka i potrójnego dna cenowego. I teraz omówimy sobie ten jeden przykład, tą kwestię problematyczną, czy dana formacja będzie zapowiadała nam kontynuację, czy odwrócenie danego trendu, czyli zobaczmy, w jakim środowisku ona musi dokładnie nam powstać. Przeskakujemy w tym celu do oczywiście naszego ukochanego Painta. Teraz tak, jeżeli mamy tendencję wzrostową, za pomocą linii to zrobimy, mamy jakąś tendencję wzrostową i tworzy nam się formacja na przykład głowy z ramionami, która swoim kształtem oczywiście przypomina nam coś w tym stylu, gdzie mamy oczywiście linię szyi wzrostową. Przebicie tej linii szyi oznaczałoby, że pojawi nam się sygnał spadkowy, ale wewnątrz takiej formacji cenowej nie możemy zapominać o tym, że ona swoim kształtem też przypomina formację trójkąta symetrycznego, która stanowi sygnał do kontynuacji fali spadkowej, czyli zamiast takiego ruchu w dół pojawi nam się ruch wzrostowy. I teraz to, gdzie dana formacja cenowa nam się pojawia, ma niezwykle istotne znaczenie, bo jeżeli buduje się już po długim, naprawdę długim trendzie i tutaj rzeczywiście wolumen nam wewnątrz bardzo ładnie spada i przy na przykład falach spadkowych wykazuje większą siłę niż w przypadku fal wzrostowych, no to szansa na to, że to będzie formacja głowy z ramionami jest zdecydowanie większa niż to, że pojawi się nam formacja trójkąta symetrycznego. A jeżeli doszło do gwałtownego wybicia i nam amplituda wahań maleje, to oczywiście jest szansa na to, że pojawi nam się znowu wybicie w górę. Dlatego tak ważne jest poczekanie na pełne ukształtowanie się formacji, zanim zajmiemy pozycję, to po pierwsze, a po drugie sprawdzanie, czy wolumen nam wzrósł, bo jeżeli nam wzrósł w tych okolicach, w tym miejscu i mamy wybicie w górę, no to mamy potwierdzenie, a jeżeli dochodzi do wybicia w górę, a wolumen nam nie rośnie, to szansa na to, że gdzieś w tych miejscach pojawi nam się, ale jakiś false break i odwrót i lecimy w dół, jest bardzo duża. Tych składowych mamy mnóstwo, więc sam fakt tego, że mamy jakiś schemat geometryczny, nie powinien być dla nas wystarczający do zajęcia pozycji i to już w przypadku każdej pojedynczej formacji cenowej będziemy sobie wspólnie w kolejnych lekcjach omawiali. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i prenumeruj magazyn. Dostępne jest już 13. wydanie, czyli ponad 3 lata magazyn wydajemy. Kolejne wydanie ponad 100-stronicowe o akcjach, walutach i kryptowalutach. To najlepszy kurs analizy technicznej, więc jeżeli zamówisz prenumeratę w cenie 99,70, czyli będziesz chciał otrzymać 4 wydania naszego magazynu, każde ponad 100 stron, to się robi ponad 400 stron wiedzy na temat akcji, walut, kryptowalut, to do każdej prenumeraty zamówionej z kodem rabatowym Kurs AT dorzucam 400-stronicową książkę Inwestycje walutowe dla bezczaków. Jak z tego skorzystać? Wystarczy na portalu, w sklepie. Jak jesteśmy w sklepie, dodajemy do koszyka prenumeratę, w prenumeracie w miejscu kod rabatowy wprowadzamy hasło Kurs AT i w momencie, kiedy wprowadzimy hasło Kurs AT, aktywujemy, dostaniemy informację, że oszczędzamy złotóweczkę, a my wiemy, że do kolejnego wydania, które ma pójść do Ciebie, dorzucamy tą książkę o grubości 400 stron, a książkę dorzucamy dzięki brokerowi XTB, który nam tą książkę dla prenumeratorów sprezentował. Wartość książki to jest 49 zł, czyli dostajesz od nas 5 dyszek w prezencie. Pamiętaj, każda kolejna lekcja w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18. Udanego handlu.